Tak, wracamy widzowie z serią, kolejny odcinek z Wiedźmina. Pierwsza klasa, lecimy dalej. I zlecenie na tego gryfa macie? Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Kiedyś tak jaki potwór gniazdo w okolicy łowił, to sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No, ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Orni? Macie czarnoskórych? Nie, no dobra, nie będę robił tego tekstu. Co ja mogę powiedzieć? No proszę pani, cóż ja poradzę? Nie jesteśmy niestety domem pomocy społecznej, także proszę pani, nie pomożemy inaczej. Trzeba... We want money, you know? Hi, siwo. Nie mam portfela, bym pokazał, o co mi chodzi, ale chyba pani rozumie. Spory tu ruch macie. Niezły ruch tu macie. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bierze. A każdy zjeść musi, wypić, noc w cieple spędzić. Wiadomo. I wam wojna jest na rękę. Póki co, owszem, ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. Takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. To prawda, to prawda. Nie, na razie nie będziemy patrzeć, co ona tam ma. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czerni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak, ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron, popytajcie się. Widzieliście tego konia, co tam robił? Bardzo fajnie nas tu goszczą, a nasz koń już się zaczyna z tym, jakby to powiedzieć. Nie wiem, czy to mój koń, czy Wesmiera, czy jaki, ale widzę, że koń z tego korzysta, że tu jest gościa, bo zaczął za przeproszeniem gwałcić płot. Dobra, wróćmy do tego, bo ja po prostu już nie mogę z tym płotem, już wolę o tym zapomnieć, szczerze powiedziawszy. Trójkę wybierz, panie. To wszystko. O, zaraz mi głowa będzie boleć, jak będę kurna nie utrząsł. Dobra, Wesemir, idź opatrzeć rany. Ja pochodzę, popytam. Dopytam. Pomóc zapytam. Z opatrunkami? Daj spokój, jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. Mhm. Tylko pamiętaj, lepiej, żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. To ja wiem, spokojnie. Słyszałeś, że czarne już się po polach rozlazły i mierzą? Lepiej, żeby mierzyli, niż żeby plony mieli palić. Oj, Mieszko, głupi jesteś jak kogut bez głowy. Po co oni te linie tyczą, e? Żeby naszą ojcowiznę na działki podzielić i swoim rozdać. No to nieźle. O, tu znajdują się przedmioty, których używasz. Posiadam, okej. Okay. Okej, okay, żywotność, eliksiry, w tej zasadzie mechniczne. Okej, okay, rozumiem, ja mniej więcej pamiętam jeszcze. Dobra, czyli mamy tutaj zebrane przez nas różne rzeczy. Kurczoczek, eliksiry. Dodam sobie jakiś eliksir, tylko pytanie, do czego on służy. Zatrucie eliksirami, czas trwania, regeneracji wytrzymałości w walce, przyspiesza regenerację wytrzymałości, okej. Okay. Dobra. No to popytajmy. Ty się lecz, wujas, a ja popytam ludzi. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przybłędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Aha, co tak niemiło. Opcje, przy których wyświetla się ta ikona, oznacza mi, że się użycia ruchu, urządzenia, lub sobie pod wpływem zrobić, co je każesz. Niektóre osoby silniej opierają się urokowi, aby je zauroczyć, rozwijać umiejętności sugestia. Wyższy poziom umiejętności pozwala wpłynąć na bardziej odpornych rozmówców. Dobra.
Ale już. Była tu kobieta ubrana w czerni biel? Panie zdrowie. Żegnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! Wiedźmak rozum Dromiłowi odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. I co teraz, kurwa? Zatkało kakao, co nie? Człowieku, kurna. Płotek! Ale oczywiście mnie nie lubi. Jeszcze raz. Są cztery fakcje. Że co? Fakcje, a. Drużyny, talie. Coś jak piki i kiery. Tylko, że każdy kolor ma inne figury i są jeszcze karty specjalne. Okej, gwinte grają. Wojnę, o, ten pan jest na zielono. Dopytam. Guard the arena. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agresem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy. To poprawi ci nastrój. Chętnie się napiję, nie mam ochoty, przejdźmy do... Stary, nie będziesz mnie kurna karcić piwem. Po prostu przejdźmy do rozmowy jak civilized people, not like alcoholized people. Understandable? Nastrój poprawi mi się, kiedy już znajdę... Nędznie wyglądasz. To tylko kropelka na humor. Któż by umarł od malutkiego sznapsika? Możemy przejść do rzeczy, widziałeś ją? Osoba chora na tarczycę? Mogłabym... Jennifer z Wengerbergu? Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Kim mam przyjemność? Nie będzie. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Bo nie jestem do końca. Parszywy przybłęda. Gaunter Odim. A Gaunter Odim, dobra. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć ochrzciła mnie też panem lustr i szklanym człowiekiem. Panie lustereczko, powie przecie, czy mam największego konia na świecie. Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć się o wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia. Co ja? I trafia się na bardzo cierpliwego wiedźmina. Na samego Geralta z Rivii. Rzeźnika z Blaviken. Mnie też znasz z ballad mistrza Jaskra? Twoje zdrowie! Ja wiem, co ściemniasz, gościu. Widziałeś Yennefer? Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Nie twoja... Nie no. Patrząc na relację Geralta, na początku tam już tego, to wiadomo, że chodzi o love this mommy me. Zgadłeś, to miłość. Miłość. Od razu wiedziałem. Mów, co wiesz. W Polsce towar dosyć rzadki. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. No i w moim życiu. Ale już nie. Do rzeczy. Zwiadowca z nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerń i biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowódcą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Yo, what the fuck? Chłop zniknął tak szybko jak... pieniądze z konta banku. Oho. Już sobie wypiłeś? To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Mości panowie, panowie są pijani jak cholera. Uspokój się. Nic wam nie zrobiłem, uspokój się. Racja, nic nie zrobiłeś. Już z gusłami zaczyna skurwysyn, na niego! Mhm, jasne.
Biję cię kurwa pięścią. Masz kurwa, po papie. Masz, miło było was wiesz. Miło było was poznać. Spokojnie, płotko. Wiem tych ludzi. Kto to otworzył drzwi? You are kinda sus, little kitten. To kaszę, że ci kurna dałem tylko akcji, nie kurna nie wiadomo co. Dobra, niech se kaszli. Tylko się nie zakaszl, bo trochę się zaczynam martwić, czy ja nie dam innego czasem magicznego. Dobra. Mamy otwartą możliwość zwiedzania Białego Sadu. Już się nie mogę doczekać, co nas czeka w Białym Sadzie, ale na początek pozbieramy jakieś tutaj zioła, specyfiki. Wiem, że to jest bardzo ważne. Miałem wszelkie informacje opowiadane. A dlaczego go już nie ma? Nie mogę spytać. Ginął, czy go stracił? Tablica korzyści. Coś tam chłop mówił, ten krasnolud. Zaraz pójdę do ciebie. Ale jeszcze popatrzę, co my tu mamy. Jakie tu zioła różne mamy. Tu nie możemy zebrać, tego też nie. To chyba możemy zebrać, takie malutkie trawniki. Arena. A tak, coś pamiętam, że chyba arenaria jest do na upiory. To sobie pozbieram. Zawsze się przyda. Dobra, pozbierałem troszeczkę. Wydaje mi się, że jak na razie starczy. Że w drodze sobie pozbieram jeszcze. Tutaj gdzieś na boku coś tu jest. U, tu jest. Ile tu jest kurna tych ziół? Gdzie ja będę mógł otworzyć jak kurna w GTA 5 jakąś fabrykę marihuany czy czego innego. Dobra, jeszcze trochę pozbieramy i pójdziemy do tego krasnoluda, bo widziałem, że był wykrzyknik przy nim. Może będzie miał dla mnie jakieś fajne zadanko. Nie wiem, co, jakie zadanko może mieć krasnal obok spalonego budynku, ale zaraz się przekonamy. O mój Boże, jak mi się już podoba. Ja nie mogę się doczekać. Ta historia, ta przygoda będzie bardziej rozbudowana jak... bardziej rozbudowana niż jakakolwiek. Arenary. Oczywiście, że was wybawię od zła. Wszystkim strzelę lupnia i w papę. Dobra. Szukasz kłopotów? Tutaj jeszcze jest w ogóle wykrzyknik. Dobra, zaraz wszystkimi wykrzykami się zajmę. Tylko pójdę do środka. Pewnie spadnie do zera, nie będziesz mógł mnie sprintem. Okej, okay, będę zapamiętam. Co ja wam kurwa zrobiłem? Dobra, spokojnie, nie przeklinaj. Spokój się. Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło i kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat! Wszystko straciłem, wszystko! O Boże, i kiełbaskę sobie upiekł, na grilla taką masywną kiełbasę z niedźwiedzia. Nie no, przykro mi proszę pana, ale nie musisz obrażać. Przykro mi. Podejrzewasz kogoś? No. Całą wieś. Mieszkam tu od półwiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i takie tam. Nilfgaardczycy nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślę, że bogacę się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota niby smok. Przestali się do mnie odzywać. Plują na mój widok. A teraz to... Ajajaj. Mogę pokazać znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało. Ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego sukinsyna. Żeby dostał na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam kocich oczu. Powodzenia. A zatem pierwszy quest poboczny. Zabawa z ogniem, podpalacz mały gnojus. To ty byłeś kancia pomała? Żeś podpalił? Zaraz cię przyprowadzę. Diabol na dachu, pędzi gorzałkę po fachu.
Opiłki skrzesiła. Podpalacz zapalił to pewnie pochodnie, wrzucił ją na dach, a potem poszedł w stronę sadu. Ślady butów. Męskie. Duży rozmiar. Duży rozmiar, a wiadomo. Im większy rozmiar buta, tym większy rozmiar miecza. Smród ludzkich szczyn i wódki. Widać, że chłop musiał, kurna, się po tym wszystkim nachlać i, kurna, wysikać. Albo chciał znaleźć inny sposób na ugaszenie pożaru. Choć troszeczkę prymitywny, gdy ma się rzeka, ale może ten być. Ten tego. Zdjął buty i wszedł do wody. Dotykałeś kogoś? Ten nie tego? Chciał zatrzeć ślady. Albo robiłeś coś ten tego? Pętko. Sama już nie wiem, nabierać czy nie nabierać. Coś wyskoczyło na niego z szuwarów. Utopce, ale zdołał uciec. Z tego wszystkiego zgubił buty. To co? Może pójdziesz do studni w Haczach? A gdzie? Już wolę się pochorować, niż mieć z duchem do czynienia. Duszek, mówisz. Ale nie bijesz się, to jakiś chłop ze szczynami i wódką wchodził. Nie ma co, kurna. Prowadzą z powrotem do wsi. Nie ma co wchodzić, jak tu chłop, kurna, może sikał do rzeki. Nie dość, że trupy, to jeszcze żyć. Chłop sikał. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi... Krwawił, ale niezbyt oficie. Rana powierzchowna. Biednie, głucho. A że ten, co śmierdzi, to mu rachcia chłeb. Ukręci. O, to to same jak w mieszkaniu. Ślad się urywa, ale mogę go poznać po ranie. Dobry, proszę pani. Szukam takiego gnojka, co podpalił. A, pani nie wie. No nie, rozumiem. To se panią okradnę. Znaczy, co tu pani ma? Wszystko się nada. Ja wszystko, bo ja w podróży. Ja, wie pani, jak to Wiedźmin. Z jednego mieszkania do kolejnego. Trochę pojem, trochę popiję, trochę poruszam i wychodzę. Jeśli, przepraszam za większy, wulgarniejszy język, jednak Wiedźmin 3 to jest gra wulgarna i trzeba czasami się dostosować. Oczywiście tych przekleństw będzie mało, spokojnie. Uhu. Ślady pazurów utopca. To musi być on. Oho, mamy pijaczynę. A stopy ma czarne. Paskudna jak... rana. Wpadłeś na utopca? A chuj cię to obchodzi? O, nie tylko podpalacz, ale i mistrz ciętej riposty. No chodź, Kowal chce się z tobą rozmówić. Ja z nie ludźmi nie gadam, bo to kurwie syny są. A krasnoludy z nich najgorsze. Chciwe niby sroki, dla złota wszystko zrobią. Wykują miecze, którymi czarni nam gardła poderżną. Dobrze mówię? Słuchaj, dogadajmy się jak człowiek z człowiekiem. Nie wydasz mnie, to ci zapłacę. Mateczka mnie odumarła niedawno, sprzedałem jej narzędzia. Trochę już wydałem, ale co zostało, będzie twoje. Stary, powiem ci tak. Ponieważ nie wyglądasz na człowieka trzeźwego umysłowo, tak sprzedałeś swojej własnej matki narzędzia, bo ci zmarła. No ja bym tak nie zrobił, więc kurwa, idziesz ze mną do pana krasnoluda. Ja w odróżnieniu od sroki krasnoludów chciwy nie jestem. No właśnie. Więc mnie nie przekupisz. No to obiję ci mordę! Spokój, kurwa. Spokój i chodź za mną. Pokój, pupę i wychodzimy. Lecimy. Odmieniec. Gości wuj, wychylisz ze mną kufelek? O, tablica ogłoszeń. O, różne. Szukasz kłopotów? Nie, dobra, mamy tutaj zlecenia. Przyznajesz są, okej, okay. Różne dokumenciki. W gęstych lasach, okej, okay, zapamiętam. Cześć, znalazłem podpalacza, Willy Wonka. Pobudka! No już go obudź. Co? Co jest? Proszę, oto wioskowy piroman we własnej osobie. Nie pełka? Ty? Nigdy od twojej matki grosza nie wziąłem. I tak się odwdzięczasz? Dość tego. Hola, żołnierze, pozwólcie! Nie, Willy, błagam, wypiłem! Nie wiedziałem, co robię!
Mówię wam, mistrzu Willi, pomożemy w odbudowie, jak dostaniemy posiłki. Materiały już zamówione. Nie o to chodzi. To podpalacz. Wiedźmin go złapał. Ta kuźnia była kluczowa dla garnizonu. Jej zniszczenie to sabotaż. Więc obejdzie się bez sądu. Na drzewo z nim. Oho. To nieźle. Surowa kara. Surowa kara. Ale zasłużona. Wiesz, z początku też nienawidziłem czarnych jak wszyscy. Teraz myślę, że może wreszcie zaprowadzą tu porządek. Że nauczą tych nierobów Moresu. O, ale mniejsza z tym. Twoja nagroda. A tak poza tym, parę rzeczy udało mi się z pożaru wynieść. No i kowadło jest wciąż całe, więc coś tam mogę na nim wyklepać. Jak czegoś potrzebujesz, to powiedz, dam zniżkę. Oczywiście, dziękuję bardzo. Pierwszy quest powodny zrobiony. Moi drodzy, pierwszy quest zrobiony. O mój Boże. Ciekawe miejsca. Zapamiętam. Okej, sobie trochę mieczyk załatwiłem. 20 nowych greckich koron. Ale pogoda. Ale gra jest zarąbista, już mi się podoba. Pierwszy quest poboczny, wzmocnienie broni. Remia do zadawanych obrażeń, dobra, zapamiętam. Kościu, ile byś mówił razy odmieniec, jakbyś kurna, nie wiem, nie widział nigdy odmieńca w życiu. Znowu się widzimy. O, bram. Dziękuję za ratunek. Ludzie różnie gadają o wiedźminach, ale ja zawsze wiedziałem, że to porządny cech. Widzę, że udało ci się ocalić towary. Teraz czekam na naprawę wozu. Czas mija, straty rosną. Potrzebujecie czegoś? Oddam za pół darmo. Widać, że czuje się doceniony Geralt. Rzucę okiem. Panelowsko możesz kupować, rozprzedawać przedmioty. Dotknij dwa razy na wybranym przedmiocie, aby go kupić. Wciśnij Escape, aby zamknąć panel sklepu. Widzę, że tu mamy bardzo ciekawe pancerze, ale one są na czwarty poziom. Mamy tu też chyba na wierzchowca. Dobra, możemy coś posprzedawać, jeśli mamy. Zobaczę, coś tu mamy do sprzedania. Mamy to różne, takie ten. Ale nie. Czy ja to przeczytam? Zlecenie za licho zostawiamy. Pieczka, lalka. I posprzedawany, a resztę zostawię jeszcze. Uważaj na siebie. O, dobra. Teraz zobaczmy, jakie mamy... Okej, okay, lista zadań. Znajdziesz historię wszystkich zadań. Porozmawiaj z oddalonym o zleceniu. Dobra. Niech będzie. A zatem lecimy. Lecimy na Szczecin. Nie mogę się już doczekać, co nas czeka w tej przygodzie. Wiedźminie 3, pokaż co umiesz. Dzień dobry. Dobra, jesteśmy odolanym. Przepraszam, dobra. Odolanie, jakie masz zlecenie dla Wiedźmina. Witaj, gospodarzu. Wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Ano mamy. Straszy tam. Od dobrych 20 lat. 20? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki. Ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poczęła. Moja córka, Luba, wypiła pół dzbanka i całkiem zaniemogła. Czoło rozpalone, jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. Zielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa, ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni? Tylko ducha wpierw przegnać trzeba. A on nikomu podejść nie pozwoli. Opisz mi tego ducha. Jestem Scooby-Doo, ale... Bardzo jest straszny. Bardzo. Chodzi mi o jego wygląd. Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. Suknię ma brudną w strzępach. Skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje jak na mękach. Jakaś zjawa, albo może Alp. Jakby go nie zwali, mistrzu. Jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. Porozmawiajmy o nagrodzie. No, dobra, niech będzie to prawda. Współczuję, ale interes to interes.
więc pomówmy o pieniądzach. A co nie tak z pieniędzmi? Aby wytargować lepszą zapłatę, wybierz kwotę używającą i zatwierdź wybór. Jeśli twoja propozycja będzie do akceptowania, dobierz targu. W dziwnym przypadku twój rozmówca zacznie niecierpliwić, uważaj, aby go nie rozgłościć, wówczas przerwie negocjacje. O, dwa. No, i dogadaliśmy się. Spoko, pomogę ci. Dobrze, pomogę ci. Gdzie jest ta studnia? Wolę nie przesadzać. W Haczach. To taka osada była, na południe stąd, na wzgórzu. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch. Przepędźcie go, proszę. Oczywiście, dałaś mi dwie korony więcej, oczywiście. Chęcią robię. Dobra. Płotka mamy do zabicia kurna ducha, niczym ze Scooby-Doo. I okaże się, że to będzie nasz stary. Dalej. A czego został duchem? Tego już kurna nie wiem, ale na pewno sens się znajdzie gdzieś. A zatem jadziem z wiadziem. Nie, bo w drzewo, żem wjadę. Ale zarąbiste jest to przechwytywanie. Błogosławiona studnia. Południca? Ciekawe skąd się to wzięła. Zimne ze studni. Nie atakuje. O Boże, ona atakuje. Zaatakowana. Ła, za wcześnie. Pije się wody. Ła, a ła. Dostaw mi. Kurta nie bicia. Ludzi. Zwykły. A w dupie, a ła. Kurna no. Wracaj do grobu, no. Ale jesteś paskudna. Jesteś tak kurwa paskudna, że na ciebie patrzeć nie mogę. Byłaś gorzej niż kurwa kobiety po... Uciekł. Po pracy klasycznej. Ale jutro pewnie wróci. Co się tu trzyma? Oczywiście chodzi nie o operację plastycznej, że... No wiecie jakie, influencerzy wiedzą. Dobra, lecimy dalej. Czytaj w pismo południcy bestiariusz. A no tak, Rydden jest dobry na duchy, z tego co pamiętam. Oj, nie to. Bestiariusz. Tu pojady, o. Południca. Wbrew temu, co powszechnie sądzi, głupi nie przerywają pracy w środku dnia, żeby się schronić przed upałem, tylko przed południcami. Wyjątkowo upalne dni to pojawia się czasami zjawy przepinające. Wyskoczone słońcem kobiety ubrane w długie białe szaty, to południcy do młodych kobiet i dziewczyn, które zmarły gwałtowne świecie, tuż przed lub tuż po swym ślubie. Oszalałe z bólu nienawiści krążą wśród łonów zboża, szukając swych dawnych, niewiernych kochanków czy miłosnych rywalek. Dobrze każdego, kto nie usunie się z ich czasu, nasze czasy i drogi. Czy tam odejście w to światło, utrzymuje je czasem tylko jakieś święto, szczególnie w emocjonalnym znaczeniu. Niego znalazł się w szczerszym polu zaręczony pojemnik, czy porwany welon, lepiej go nie podnosi, tylko czym prędzej się oddali. I księżycowy pył, olej przeciw upiorom i Rydden. Okay. Ja słyszałem tu muzykę, a chyba grill jest z tego, co pamiętam. A czy mi się odblokował w takim razie na upiory? Okej, spacja. Jest! Tylko mi czegoś brakuje. Niedźwiedzie sado. Coś musi wiązać południcę z tym miejscem, jakiś przedmiot. Coś bez czego nie odejdzie w zaświaty. No to oczywiście, że tak. Ponieważ nie jest to 2023, to wątpię, że to może być Biblatol. Ale wszystko jest możliwe, jak to mówię. Jakieś zwłoki, tutaj książka. Dziennik? Może się okazać pomocny. Zdało się, Wolka. Służył skargę na dziedzińca przed pożółkły pamiętnik. Zliczył wszystkich ludzi znali. Jak pobił Joanna, bo ten w czas czapki przed nim nie zdjął. Jak pijane pola stratował i odszkodowania wypłacił, nie myślał, jak wpadł na wesele Pietera i prawa pierwszej nocy się domagał. I stało się, że o to coś. Możecie to też przeczytać. A potem dał mi bransoletę, najpierw jaką w życiu widziałam. Ta bransoleta to może być to, co wiąże duszę dziewczyny z tym miejscem. Został zakuty nożem, zginął na miejscu. Potem ciało objadły zwierzęta do kości. Aj. Tam są kolejne plamy krwi, ale nie jego. Gdzie?
Gdzie jeszcze jest? A, tutaj. Ślady dłoni umazanych we krwi. Małe palce. Palce kobiety. Ktoś ściągnął ją na zewnątrz. Była ranna. Walczyła o życie. Ciała nie widać, ale może zostały jakieś ślady. W dobrych warunkach plamy po krwi są widoczne przez dziesięciolecia. Przy studni jest kolejny ślad. Lina masz na myśli? Lina? Złota lina? Nie widzę. Nie widzę. Dobra, to jeszcze poszukamy w tych mieszkaniach, co tu jest jeszcze. Okej. Okay. No, tu sporo jest rzeczy, które mogę jeszcze zebrać, przecież pieniądz z tego będzie. Będę miał z tego eliksiry, mamonę, wszystko co może być, o. Widać, południca nie oddala się od studni. Mhm. A to to? Ciało wysuszone na wiór, ślady poparzeń, robota południcy. O nie, biedny piesek! Pieseczku! Południca zrobiła krzywdę? Czemu? Pieseczku. Dobra, jakoś tam trzeba wejść. O, jest. Dało się. Ja wszystko zebrałem stąd? Tak, czyli muszę teraz wyjść stąd jakoś. Jakoś po ludzku stąd wyjść. O, jest, udało się. Choć nie było to po ludzku, to jednak wyszedłem. Dobra, czy ja wszystko wziąłem? I guess yes, także mogę wrócić tutaj. Tutaj jest lina z lewej strony. Widać, południca nie oddala się od studni. Plamy po krwi, prawie do szczętu wypłowiałe, a lina jest wciąż napięta. Coś na niej wisi. Trup powieszony na sznurze od wiadra. To pewnie ta kobieta od dziennika. To nieźle, że ją powiesili. Dołożyli worek i powiesili podwójne ten... Szeroka miednica, mała żuchwa, kobieta. Sądząc po zębach około 30, brakuje lewego ramienia. To ciekawe, że ją... Trzeba będzie spalić to ciało. Ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. To spokojnie. Może ramię odpadło, bo nosiła na nim te bransolety od męża? Wszystkiego się dowiemy. Trzeba zeskoczyć na dół, obym sobie nóg nie połamał. Nie no, jak studia, to nie połamiesz, o czym tu gadasz? Lepiej się chce wypłynąć. Co ja bym do końca chce wypłynąć na powierzchni. Dobra, no to lecimy, szukamy. Ciekawe rzeczy. Jest i bransoleta. No wypłyńmy, bo tu już wszystko znaleźliśmy. Gdzie ja teraz muszę płynąć? Chyba gdzieś tam muszę iść. Zatem lecimy. Nie będę siedział w tych ściekach. Połów udany. Bransoleta z wygrawerowanym napisem dla mojej ukochanej Klary Folker. Ta bransoleta musiała należeć do kobiety, którą znalazłem w studni. Ładna robota, ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać te południce. Dobra, no to płyniemy dalej. Trzeba stąd wypłynąć, nie można tu siedzieć całą wieczność. Sorry, ja tu piszę do jednej osoby, odpisuję. Dobra, teraz musimy płynąć tam, także znowu. Spokojnie, Geralt, wypłyniemy stąd. A później opierdzielimy dobrego steaka. Roma Horse. Będziemy płowić się w bogactwie, bo zabiliśmy
jakąś kobitkę, która jest upiorem i straszy ludzi w studni. Jak rybka, powoli do przodu. O, żeśmy wypłynęli. Muszę się przygotować do tego starcia. Sporządzić olej na upiory. Okej, ja wiem, eliksiry tu są, tak, wiem. Nie musisz przypominać, ja wiem, o co chodzi. Dobra, czyli mamy eliksir. Dodajemy eliksir. Mamy trochę przedmiotów losowych i trochę takich nielosowych, które się przydadzą. A zatem git mają. Idziemy. I ty przygotuję z Irdenem. Także możemy uznać, że jesteśmy gotowi do misji. Walki z południcą. I bransoleta. Igni. O, wstaje do życia. Czas ci, południco, wycmokać ten jęzor i kurna ci usunąć go. Wow, co jest? Chodź tu do mojego Erden. Kurwa, tylko HP starasz się przywrócić. Chodź tu do mnie, czekam na ciebie. Aha, ale to było szybkie, ale to było dobre, pani. Zarobić rzeczy jeszcze, kurna, z tych potworów. Panie, nie spodziewałem się, że tak szybko załatwię, ale widać, że Irden jest zarąbisty. Dobra, to możemy wrócić też do Odolana po nagrodę. Panie Odolanie, powiem tyle, trzeba było po mnie dzwonić wcześniej. To było tak proste, że się nie spodziewałem, że nawet się przy tym ani trochę nie spocę jako wiedźmin. Chociaż tu się dziwić, jestem wiedźminem, nie spociłbym się przy dobijaniu takiego paskudstwa. Ten tego. Małego ma? Dobra, skakujemy. Ale nie dosłownie, kurna. Dobra. Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co, Klara, Volker, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich. Ale słyszałem, jak nasza zielarka, Tomira, rozprawiała raz o jakiejś Klarze. Może o tę samą się rozchodzi. Wasza nagroda, mistrzu. Złoto, co dla Luby na posag zebrałem. Bez was ślubu i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. Nie, zachowaj... Ja się żenić już raczej nie będę. Zachowaj te pieniądze na ślub Luby. Wypijecie wtedy moje zdrowie. Dziękuję, mości wiedźminie. Za dobre serce i ciepłe słowo, ale z pustymi rękoma was nie puszczę. Weźcie chociaż to, na szczęście. A, dziękuję. To dostałem. Ametyst! Ja wiedziałem, że ja mogę być wiedźminem, ale nieco innej wersji. I licho przed studni załatwione, ale nadal brakuje mi kurna poziomu. Dziękuję na pole podjazdu stalowemu mieczowi. Okej, mam sporo jeszcze tego. Nice. Dobra, zapytaj garczyków. Dobra, widzę. Mi się wydaje, że już jest dużo. Minut poszło, tak, znowu 40. A zatem widzowie, zapiszemy grę. Wtedy nie zapisałem.
A zatem widzowie, mam nadzieję, że seria wam się spodobała i że te 40-minutowe odcinki nie są dla was problematyczne. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, jeśli wam się seria podoba i chcecie kontynuację. A do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie zrobimy albo kolejny quest, albo ruszymy dalej z questem fabularnym, głównym. Do zobaczenia, trzymajcie się.